Cześć, z tej strony Rita i witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj zrobimy szarlotkę z bezą i jabłkami. Zapraszam do oglądania. Składniki znajdziecie też na dole w opisie filmiku. Najpierw zrobimy mus. Do garnka wrzucamy obrane i pokrojone w kostkę jabłka. Ja mam tutaj jabłka mieszane, słodkie i kwaśne. Dodajemy 2 trzecie szklanki wody, 4 łyżki brązowego cukru, 1 łyżeczkę cynamonu. Mieszamy i gotujemy na małym ogniu około 40 minut. Mus jest gotowy, więc wyłączamy i odstawiamy do ostudzenia. Teraz zrobimy ciasto. Do misy miksera wrzucamy kostkę margaryny i zaczynamy ucieranie. Dodajemy 5 żółtek. Cztery łyżki cukru pudru. Jedną łyżkę wody. 3 szklanki mąki samorosnącej, wcześniej przesianej przez sito. Ja tutaj mąkę dosypuję, a w międzyczasie powiem Wam, kochani, ciekawostkę, a mianowicie, czym się różni szarlotka od jabłocznika? Niektórzy twierdzą, że jest to samo, ale tak nie jest. Pomiędzy szarlotką a jabłocznikiem jest różnica. Szarlotka to rodzaj ciasta kruchego lub półkruchego. I niekoniecznie musi być z jabłkami. Równie dobrze mogą być inne owoce, np. śliwki, wiśnie lub truskawki. Jabłocznik natomiast ma tylko jabłka, jak sama nazwa wskazuje. A ciasto może być inne niż kruche lub półkruche. Może być francuskie, bezowe, biszkoptowe lub drożdżowe. I jeszcze jedno, szarlotkę podaje się wyłącznie na zimno, a jabłocznik na zimno lub na ciepło. Dobra, my tu gadu, a trzeba ciasto robić. A więc mąkę dosypaliśmy, miksujemy do dokładnego wymieszania się składników. Masa jest już gotowa i teraz dzielimy ją na 2 części. Pakujemy do woreczków i wstawiamy do lodówki na około pół godziny. Masa nam się chłodzi w lodówce, a my tymczasem ubijemy pianę. Do misy miksera wlewamy 5 białek, 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej, pół szklanki cukru pudru, i ubijamy na sztywną pianę. Z lodówki wyciągamy jedną część ciasta i wykładamy na dno wysmarowanej tłuszczem foremki. Dziurkujemy widelcem. Rozkładamy mus jabłkowy. Ubitą pianę. Na dużych oczkach tarki ścieramy drugą część ciasta. Wkładamy do rozgrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 180 stopniach Celsjusza 40 minut. Zostawiamy do ostudzenia i posypujemy cukrem pudrem. Tak oto prezentuje się nasza szarlotka z bezą i jabłkami. Smacznego! Dzięki za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby nie ominęły Was nowości. Cześć!